Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dziś będzie o wycieku maili, które ujawniły bardzo mocno szokujące informacje. Szokujące nie dlatego, że ludzie, którzy coś tam wiedzą, co się święci i jak wygląda nasz świat, są zdziwieni, tylko dlatego, że teraz jest to już oficjalne. Jest zupełnie inna sytuacja, gdy o czymś wiedzą. Pewni ludzie w pewnych kręgach, o czym się mówi na powierzchni internetu, ale jest to zbywane, że to na pewno tak nie jest, że to jakieś tam teorie i że w ogóle jesteś szurem płaskoziemcą i w ogóle tutaj spadaj teoretyku spiskowy. A co innego, gdy jest to już całkowicie oficjalne, drodzy Państwo? I w zasadzie, co najgorsze, nie ma na to, Społecznego sprzeciwu, nie ma oburzenia. Być może dlatego, że Google, bo to tej korporacji ten wyciek, ta afera dotyczy, jest w mojej prywatnej ocenie największą korporacją medialną na świecie. Druga to meta. Kiedyś nazywało się to Facebook. <laughs> Żyjemy w świecie, w którym internet jest. Bardzo, bardzo, bardzo silnym medium, silniejszym od dowolnej korporacji telewizyjnej czy prasowej, a to te dwie firmy, Google i Meta, kiedyś, Facebook, tak naprawdę ten internet kontrolują, bo to od nich zależy, co, zosta co trafi do opinii publicznej. Na przykład to, czy obejrzysz ten vlog, zależy od kogo ode mnie czy od korporacji YouTube. No, oczywiście, że od korporacji YouTube. Jeśli korporacja YouTube ci tego filmu nie pokaże, nie poinformuje cię, że ten film powstał, no to przecież go nie obejrzysz, prawda? A to od korporacji YouTube, od ich algorytmów mitycznych, magicznych i wszechmocnych, zależy czy dostaniesz powiadomienie, czy ten film wyświetli ci się na stronie głównej, czy wyświetli ci się z prawej strony w polecanych. To wszystko zależy od nich. A jeśli nie dowiesz się o tym vlogu, to nawet gdyby on miał najlepszy tytuł, najlepszą miniaturkę, a ja miał 10 milionów subskrypcji, to i tak go nie obejrzysz. Prawda? Dalej. Korporacja YouTube może zablokować ten materiał od samego początku, twierdząc, że on jest niezgodny z ich jakimiś wytycznymi i nie pozwolić go ludziom obejrzeć. Na przykład zdarzyło się, że moje filmy były cenzurowane pod pozorem tego, że uwaga zawierają sceny kaskaderskie. Drodzy Państwo, i tak, to były takie typowe filmy, na których ja sobie siedzę na fotelu i mówię do kamery. Nawet nie wstaje z tego fotela. No i proszę państwo, to były sceny kaskaderskie. No, ja rozumiem, że może chodziło o to, że taki grubas jak ja, jak siedzi na zwykłym fotelu, to ryzykuje, że ten fotel się pod nim załamie. Ale to... To chyba bardziej śmieszne... Nie, no to się nawet na żart nie nadaje, nie? Także być może ludzie się nie burzą, bo ta informacja nie jest wystarczająco propagowana, po prostu ludzie nie wiedzą. I tu prośba, daj łapkę w górę, napisz komentarz, udostępnij ten materiał, obejrzyj go od początku do końca, powstawiaj na wole na Facebooku, Facebook pewnie będzie zainteresowany, żeby go propagować, no i powysyłaj do znajomych, niech to się niesie, bo wbrew pozorom to jest bardzo ważna informacja, bo pomijając konkretny ten przykład, konkretnej konkretnego wycieku, konkretnej informacji, która jeszcze niedawno była teorią, a dzisiaj już jest faktem, to, to jest rzecz dużo szersza. Jesteśmy oszukiwani przez korporacje, w tym w mojej ocenie najważniejszą korporację medialną na świecie. Tak potężną, że zdolną do wpływania na wyniki wyborów. W dowolnym kraju zachodnim. I to mają uświadomione politycy, i dlatego, moim zdaniem, politycy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Prawa i Sprawiedliwości starają się cenzurować internet. Dlatego było to tak zwane Akta II. E, dlatego w tej chwili pod pozorem rzekomej dezinformacji e, politycy starają się cenzurować internet. Dlatego pan Morawiecki za akt dezinformacji e, uważa i rosyjskiej propagandy uważa. Szerzenie faktu, prawdy, że to on i jego rząd jest odpowiedzialny za dużą część inflacji w Polsce. Według jego narracji za całą inflację odpowiada Putin. Jak mówisz coś innego, to jesteś ruskim dezinformatorem. Grozi ci na przykład zamknięcie kanału. Drodzy Państwo, no tego typu rzeczy się dzieje. <laughs> Powiedział, to, powiedział coś w tym stylu do kamery, nagrało się, niedługo będzie o tym oddzielny vlog. Dlaczego oni to robią? Z bardzo prostej przyczyny. O ile jeszcze w 2015 roku wśród polskich polityków, których wówczas znałem dość sporo, panowało przekonanie, że nie da się wygrać w Polsce wyborów bez telewizji, o tyle dziś panuje przekonanie, że nie da się wygrać w Polsce wyborów bez internetu. No, i tutaj mamy Prawo i Sprawiedliwość, które ma bardzo mocno obcykany Facebook, Twitter. Tam sobie bardzo dobrze radzi pewien. No jedni by powiedzieli propagandysta, inni by powiedzieli specjalista od social mediów, który jest związany nazwijmy to z mniejszym braciszkiem Prawa i Sprawiedliwości, czyli z Solidarną Polską, i według wielu. Ten konkretny jeden człowiek, specjalista od Facebooka i Twittera, jest na tyle silnym zasobem, że jest jednym z liczących się powodów, dla których pan Kaczyński toleruje pana ziębre. To do tego stopnia. Tak przynajmniej się mówi w pewnych kręgach. Ja nie twierdzę, że jest to fakt, ale ujmę to w ten sposób: mnie też wychodzi, że tak może być. Na pewno ten pan jest bardzo ważnym zasobem jednym z liczących się zasobów Solidarnej Polski i Facebooka i Twittera ma kompletnie opanowanego. Natomiast na YouTubie sobie kompletnie, kompletnie nie radzi. I pewnie dlatego e, bo PiS YouTube'a nienawidzi. Nienawidzi, kompletnie. E, być może dlatego, że e, YouTube ma wprowadzone bardzo fajne algorytmy e, antyspamerskie i bardzo mocno wycina e, sztuczny ruch i na YouTubie nie za bardzo da się zawalczyć farmą, nie ja wiem, tam 5-30 tysięcy fake kont, które będą minusować film. Kiedyś się dało, jeszcze 3-4 lata temu się dało. Sam byłem ofiarą, że było śmieszniej, kolesia powiązanego z tak zwanymi petersburskimi trollami. Yy, mówiąc krótko, no, atakowała mnie ruska agentura, to był 2017 albo 18 rok, właśnie nabijając mi. E, łapki w dół pod filmami, żeby e, zniechęcić mnie do publikowania pewnych treści i zachęcić do publikowania innych. E, no natomiast potem e, YouTube to uciął i już w tym i bardzo szybko jest tak zwany fraud sztuczny ruch wycinany, zarówno jeśli chodzi o wyświetlenia jak i chodzi o łapki w górę i łapki w dół, no na Facebooku cały czas farmą troli można podziałać i można zalać jakiś post niewygodny politycznie całą masą negatywnych komentarzy, które są podbijane potem lajkami itd., itd., ale nie o tym, drodzy Państwo, nie o tym. Sorry za ten przedługi wstęp, ale to jest właśnie ważne, że moim zdaniem spora część, znaczy zawolą cen, cenzurowania internetu w Polsce, Stoi to, że PiS sobie w polskim internecie nie radzi. Wiecie, internet niezależnych twórców jest ciężko kupić, można kupić, o czym pokazała chociażby sytuacja ze sprzedajnymi influencerami, którzy reklamowali pewne produkty, mimo mimo tego, że ujmę to w ten sposób, gdyby na tej samej zasadzie reklamowali lokówki to by się ułokich do nich przyczepił, że nie powinni reklamować tego produktu, bo nie ma wystarczających dowodów, że te lukówki pozwalają zakręcić Loki na, na głowie, nie? Także influencerów też można kupić, no ale spora część, na przykład jak ja, jest niesprzedajnych i nie, 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 nie bierze kasy, nie sprzedaje się ani Amerykanom, ani Rosjanom, ani PiSowi, ani Platformie i wkurza wszystkich, że się tak y, wyrażę, prawda? No i, no ale wiadomo, że media głównego nurtu dużo łatwiej, tak? I ja osobiście widzę pewną korelację między tym, gdzie się reklamują spółki Skarbu Państwa, gdzie, gdzie idą pieniądze w postaci różnych kampanii społecznych, zasilanych pośrednio pieniędzmi rządowymi, a jaką, nazwijmy to, linię polityczną mają dane media? Oczywiście nikogo o nic nie oskarżam, żadnego medium nie wymieniam z nazwy, no ale i też nie twierdzę, że tak jest, ale po prostu ja osobiście widzę, może to jest moje przewidzenie, ale im więcej, no, no ja widzę korelację. im medium bardziej sprzyjające pisowi, tym więcej yy, kasy pośrednio lub bezpośrednio tam sobie płynie. Bardziej pośrednio, że się tak wyraża, no bo spółki Skarbu Państwa, jakieś, jakieś akcje, medii, jakieś akcje i tak dalej. Natomiast, no internet taki bardziej niezależny, nie? No ale żeby internet był niezależny, to muszą o to dbać pewne, pe, o to środowisko internetowe, no, stety czyli niestety dbają pewne Firmy. Te. O ile kiedyś internet był zdecentralizowany i rozproszony, tak teraz jest bardzo mocno scentralizowany. Jeśli podpadniesz Google'om, to cię nie ma. Możesz mieć swoją własną stronę internetową, i co z tego, skoro ona tak nisko będzie wychodziła w wynikach wyszukiwania, że pies z kulawą nogą ci na tą stronę nie przyjdzie. Tak samo na YouTubie, na Facebooku i na całych innych rzeczach. Także drodzy Państwo, w tym kontekście. W kontekście siły korporacji Google Meta, zdolności do nawet nie tyle kreowania opinii publicznej, co o decydowaniu o wynikach wyborów poprzez podsuwanie pewnych treści i wyciszanie pewnych treści, przeczytajmy sobie artykuł z portalu MSN, który też jest agregatorem pośrednio, od nim z niego decyduje kto co obejrzy, ale treść. Zagregowana, na tym pochodzi z PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, czyli instytucja państwowa. Tytuł artykułu: Wyciekły służbowe maile, z których pracownicy, w których pracownicy Google nabijają się z trybu incognito. Jeszcze raz to przeczytajmy. Wyciekły służbowe maile, w których pracownicy Google nabijają się z trybu incognito. Jest to artykuł, drodzy Państwo, sprzed chwili. Tak jak tutaj dokładnie widzę, jak nagrywam ten vlog 22 października 2022 roku, artykuł został opublikowany 3 godziny temu. Ogromna grupa amerykańskich internautów domaga się od firmy Google miliarda dolarów odszkodowania za fałszywe obietnice prywatności. Chodzi o tryb incognito, który tak naprawdę nie zapewniał anonimowości. Rozumiecie? Obiecywali anonimowość w sieci, tej anonimowości nie było. I teraz tak. Ktoś powie, ha, frajerzy, myśleli, że zwykły tryb ankognito zapewni anonimowość. Drodzy Państwo, to co teraz, jak ktoś tak powie, to jest to coś, co Amerykanie nazywają blaming the victim, czyli obwinianie ofiary. Drodzy Państwo, oczywiście, że wierzenie korporacji jest naiwnością. <laughs> Natomiast. Nie, nie można mieć pretensji do tego, kto uwierzył. Tak samo jak wierzenie prezesowi Glapińskiemu odnośnie projekcji inflacyjnych, które ten wygłaszał rok temu, dwa lata temu, no może, może półtora roku temu, dwa lata temu, było naiwnością. Ja nawet bym powiedział, że trzeba było być kompletnym dyletantem ekonomicznym, żeby panu Glapińskiemu wierzyć wówczas. są w tej chwili chyba też. Ale. Nie będę pozwalał skupiać się na tym, jakim trzeba być naiwniakiem, żeby wierzyć Glapińskiemu, i wolę zadać pytanie, dlaczego pozwolono Glapińskiemu gadać takie głupoty i nikt tego nie skontrował. Rozumiecie? Tak samo tutaj, ok. Wierzenie korporacji, że tryb incognito w pełni zapewnia im anonimowość, jest naiwnością, było naiwnością. Ale bardziej mnie interesuje, dlaczego nikt nie ostrzegał ludzi, że tak było. Dlaczego korporacja o tym mówiła i. Nikt tego nie kontrował, rozumiecie? Jak dowodzą ujawnione właśnie maile z 2018 roku, pracownicy tej firmy doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Robili sobie bowiem żarty z trybu Incognito i sugerowali szefom, by zmienili jego nazwę i szpiegowską ikonkę. Ujawniona korespondencja dowodzi, że firma Google wiedziała, że tryb incognito w jego przeglądarce nie zapewnia prywatności, ale nie informowała o tym użytkowników. Pracownicy tego koncernu po testach ochronnych danych wykorzystywanych przez przeglądarkę sugerowali, żeby wycofać nazwę tryb incognito i Przesyłali sobie memy ośmieszające iluzję prywatności. Jaką daje ta funkcja? W mailach wprost pisali, że ów tryb nie zapewnia prywatności, jak sugeruje to gigant technologiczny. Co więcej, sugerowali, że szefem, że szefom Google, przepraszam, co więcej, sugerowali też szefom Google, że firma powinna przestać wprowadzać użytkowników w błąd. In, in, Informacjami o tym, że tryb incognito pozwala na zachowanie prywatności historii wyszukiwania w przypadku korzystania z urządzenia, do którego dostęp mają inne osoby. Musimy przestać nazywać to incognito i używać ikony szpiega. Pisał jeden z inżynierów Google w mailu z 2018 roku po przeprowadzeniu testu ujawniającego brak zabezpieczeń w przeglądarce. Inny inżynier E, odpowiedział memem przedstawiającym Homera Simpsona, charakterystyczną postać kreskówki Simpsonowie, ubranego w garnitur i cylinder oraz z domalowanymi wąsami jako pana incognito, dodając, że ten kostium dokładnie oddaje poziom prywatności, jaki zapewnia. Przeglądarka. Jak pisze mail y, online, maile te mogą mieć kluczowe znaczenie dla pozwu zbiorowego złożonego przez grupę konsumentów, którzy poczuli się przez Google oszukani. Zdaniem autorów pozwu, opcja prywatnego przeglądania, która oznaczona jest ikoną przedstawiającą tajemniczego mężczyznę w okularach i kapeluszu, jest myląca, ponieważ Google, mimo to, ma dostęp do danych konsumentów. O tym, czy pozew będzie rozpatrywany, zdecyduje sędzia Sądu Okręgowego w Oakland, w Kalifornii, pani y, Gonzales Rogers, po zapoznaniu się z ujawnioną korespondencją pracowników Google i y, pozostałą dokumentacją. Pozew ma na celu pociągnięcie firmy Google do odpowiedzialności za brak przejrzystości w kwestii działania trybu Incognito, przez co wiele osób. Sądziło, że zapewnia on uczestnikom pełną prywatność. Konsumenci sugerują, że firma zmieniła sposób informowania o tej funkcji, aby uświadomić użytkownikom, że sama nadal może zbierać, te, zbierać ich dane. Tryb Incognito jest przez Google opisywany jako opcja, która zapewnia, że inni użytkownicy nie będą mogli przeglądać historii wyszukiwania. W opisie nie ma mowy o tym, że Google nie ma dostępu do tych danych. To jest swoją drogą też. Ta kwestia, o której wiele razy mówię, że jak czytamy jakiś dokument, zwłaszcza korporacyjny albo polityczny, to równie ważne, jak to, co tam jest napisane, jest to, czego tam nie ma napisane, a uważamy, że napisane być e, powinno.. <laughs> um -hmm. Jeśli sędzia e, Gonzalez e, Rogers zdecyduje o kontynuowaniu postępowania, a następnie uzna, że Google faktycznie wprowadzało w błąd użytkowników, internetowy gigant może zostać zmuszony wypłacić nawet po 1000 dolarów każdemu z autorów pozwu zbiorowego. A że grupa e, pozywających e, liczy aż milion osób, kwota odszkodowania może wynieść aż miliard dolarów. Wydaje mi się, że pieniądze dość śmiesznie niskie. Zarówno tysiąc dolarów na łebka, jak i miliard dolarów, co to jest dla korporacji Google. To jest gigantyczna kwota. Natomiast tu chodzi o pewne kwestie związane czysto z wiarygodnością. Jakiś czas temu przecież była wielka afera. Bodajże Boston Analytics się nazywała. I to była afera korporacji wówczas Facebook. Dziś już meta, gdzie wprost było mówione, jak to Facebook może wpływać na wyniki wyborów. Któryś z topowych polityków, szczerze mówiąc, nie pamiętam już, który, wprost powiedział, że to boi się siły tak zwanego Big Techu. I oczywiście, że to wszystko, e, mm, to wszystko bierze się z moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, bierze się z, jakby to powiedzieć, z chęci zarobienia. Wiadomo, że w internecie zarabia się na reklamie. Ta reklama coraz bardziej przechodzi z reklamy nastawionej na odsłony, rozliczanej w odsłonach, na rzecz reklamy licz... na rzecz reklamy rozliczanej według pewnego działania. Na przykład na YouTubie pieniądze zarabia się za reklamę, która jest obejrzana. W sensie nie, że musisz siedzieć przed monitorem i oglądać, tylko nieprzewinięta. Tak? Pojawia się reklama, w prawym tam rogu jest przycisk pomiń. Jak naciśniesz przycisk pomiń, to Google nie zarobi. Jak, jak nie naciśniesz przycisku pomiń, to Google zarobi. Ale to jest też bardzo ważne, Google tymi pieniędzmi dzieli się z twórcą. Więc jak nie pominiesz reklamy, to dajesz zarobić twórcy. I ten podział na YouTube jest akurat bardzo sprawiedliwy, bo on jest mniej więcej 50 na 50. Dokładnie on jest 55-45, ale nie pamiętam, kto bierze te 55%. Chyba nawet twórca. Także szczerze, podział... Turbo uczciwy, turbo sprawiedliwy. Zdarzało mi się dla wielu mediów pracować, w gazetach pisać, dla telewizji pracować, i nigdzie nie było czegoś takiego, że właściciel platformy, na przykład tam telewizji albo gazety, oddawał 50% przychodów, bo nawet nie zysku, tylko przychodów z danej treści. Także to jest turbo, turbo uczciwy podział. W ogóle ja wielokrotnie mówię, że. YouTube y, dał y, bardzo wielu ludziom, w tym mnie, YouTube, gigantyczną szansę życiową. Ja mam bardzo dużo, że tak wyrażę, bardzo dużo rzeczy mi się nie podoba y, a propos tego, co tam robi korporacja Google czy korporacja YouTube, ale nigdy nie powiem, że... Do, drodzy Państwo, no, oni dali wielką szansę wielu osobom, w tym mnie. Gdyby nie YouTube... To my byśmy się w ogóle nie poznali, tak? W ogóle byśmy. Ty byś nie słuchał tego filmu, prawda? Ani nie słuchałbyś żadnych innych moich treści. A ja prawdopodobnie w tym momencie siedziałbym w pewnej telewizji i liczył złotówki, czy mnie stać na kanapkę w bufecie. Serio. Tak w tej chwili upadły media. Yy, bardzo się cieszę, że między innymi dzięki YouTubeowi mogę siedzieć tu, gdzie siedzę, a nie tam, gdzie siedziałem wiele lat temu, i że dzięki YouTubeowi mogłem stamtąd odejść, zanim zaczęło się robić naprawdę nieciekawie. Także, także, także super, nie? Yy, I co też jest ciekawe, im więcej YouTube zarabia na danym filmie, tym lepiej go promuje. Więc oglądając reklamę. Wpływasz też na propagację danego filmu. YouTube to wprost napisał w którejś aktualizacji, yy, aktualizacji zasad, że im więcej zarabia na danym filmie, tym bardziej go promuje. I to jest oczywiste i to jest fair. Uważam, że YouTube tutaj bardzo fair postępuje. YouTube jest spółką nastawioną na zysk, i czy w filmie są reklamy, czy w filmie nie ma reklam, czy, mm, czy ludzie oglądają te reklamy, a więc dają zarobić, czy nie oglądają, a więc nie dają zarobić. To YouTube to, to samo, tyle samo pieniędzy kosztuje, przechowywanie tego filmu i odtwarzanie go, prawda? Więc oczywiste jest, że YouTube chce, żeby ludzie oglądali głównie te filmy, które zarabiają. I wprost to powiedział: także na wyświetlenia filmu wpływasz dodatnio, zarówno dając łapki w górę, pisząc komentarze, udostępniając ten film i oglądając go od początku do końca. Udostępnienia są najważniejsze. YouTube tak bardzo promuje wyświetlenia zewnętrzne, że Du bardzo potem po poleca film. I w praktyce przelicznik jest chyba 1 do 10, że na jedno na jeden wyświetlenie z udostępnienia zewnętrznego przypada około 10 wyświetleń z polecenia algorytmu, dzięki temu wygenerowanych. To jest po prostu super sprawa. E, można to łatwo sprawdzić, jak czasem są takie filmy sprzed powiedzmy 10 lat, których już tam nikt nie ogląda, wrzucisz to na Facebooka i nagle z Facebooka e, o, e, Wejdzie ci ileś tam osób. Potem to widać w analityce, że wyszło, było na przykład 1010 wyświetleń, z czego 100 zewnętrznych, a 1000 z, yy, z tych takich stricte YouTube'owego polecania. Także te udostępnienia są bardzo ważne, ale również kasa. Kasa, drodzy Państwo, kasa, którą YouTube zarabia, jest turbo ważna, turbo istotna. E, a e, ta kasa zależy od tego, czy komu się ta reklama spodoba. No, bo jak się nie spodoba, to przewinie. Jak się spodoba, to nie przewinie. I tu wkracza ją kwestie śledzenia tego, co ludzie robią w internecie. YouTube, Google i Facebook prawdopodobnie poważ, podobnie, przynajmniej twierdzi, że po to nas szpieguje, żeby dopasować nam lepsze reklamy. Ja chcę wierzyć, że tak jest. Natomiast to co um, to, co mnie przeraża, to to, że na tych danych mogą łapę położyć politycy i to mnie bardzo przeraża, eee, że ci politycy mogą w jakiś sposób zacząć korporacje szantażować albo przekupywać, albo powstaną jakieś firmy, które te dane z korporacji wykradną i sprzedadzą i będzie to wykorzystywane nie tylko do wyświetlania nam dopasowanych reklam, ale również do działania na naszą szkodę, na przykład do budowania modeli naszych osobowości, które pozwolą politykom wygrywać wybory nie dzięki programowi, nie dzięki dobrym rządom, ale dzięki manipulowaniu naszą percepcją dzięki mówieniu nam dokładnie tego, czego chcemy usłyszeć, w taki sposób, w jaki chcemy usłyszeć, żeby nas mówiąc wprost oszukać. Lub też, że zostanie to wykorzystane np. do zniszczenia konkretnego człowieka, itd. Proszę itd., itd. Państwa, ludzie, którzy używają trybu incognito, z jakiegoś powodu chcą zachować anonimowość. Ja osobiście nie robię w internecie nic takiego, czego mógłbym się wstydzić, co przez to ostatnio nawet się Trochę ośmieszyłem, bo tam się okazało, że, o, że w cyberpunku głos pod, po, po, podłoży pani Sasha Grey. No i było takie wielkie, wow, Sasha Grey podłożył głos. No i ja się tam spytałem pod jednym z postów, kto to jest ten Sasha Grey? No, no i wyszło, że jestem niezłym frajerem, bo, bo powinienem wiedzieć, kim jest pani Sasha Grey. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że już jestem dość stary. I czasy, gdy interesowały mnie obrazki i filmiki, to już że się tak wyrażę, to już było dawno. Od jakiegoś czasu przeszedłem na wzmożoną praktykę w realu, że się tak wyrażę. Ale, ale no, uśmieszyłem się, no, bo pani Sasza Grej okazuje się, że jest postacią czysto popkulturową. No i wyszedłem na jakiegoś tam. Nie wiem, jak to określić. No dobra, zostawmy ten temat. W każdym razie, no, ja akurat w internecie nie robię rzeczy, których mógłbym się wstydzić, ale, e, e, ale e, jakby to powiedzieć, prawa do prywatności oczekuję, bo przykładowo zupełnie e, powiedzmy, że na przykład, mówię zupełnie czysto hipotetycznie, e, powiedzmy, że mam raka. Od razu powiem, tutaj zmartwię parę osób, według mojej wiedzy nie mam. Ale, ale były już takie okresy w moim życiu, że diagnozowano mnie w kierunku raka i rzeczywiście powiedzmy, że na ostatniej prostej okazało się, że jednak nie. E, no i były takie czasy w moim życiu, gdzie mm, sprawdzałem sobie pewne rzeczy związane z nowotworami. E, no i. Bardzo mnie się nie podobało i próbowałem to robić właśnie w trybach incognito, przy czym chyba nie w Chromie, tylko chyba w innej przeglądarce, ale bardzo mi się to nie podobało, jak potem wyraźnie miałem dopasowane reklamy ze względu na tą historię przeglądania. Pamiętam też, jak ktoś śledzi mój prywatny profil na Facebooku, to może zobaczyć, że tak w tym roku, w 2020 zaczęły mi się wyświetlać dość makabryczne reklamy, domów pogrzebowych, trumien yy, i inne tego typu rzeczy, które wprost sugerowały, że algorytm uznał, że jestem tuż przed odejściem z tego świata i że chcą jeszcze wyciągnąć ze mnie ostatnią kasę, nie? Yy, no to trochę makabryczne było, nie? Mogę tylko, się, mogę tylko się domyślać, że to się brało stąd, że w owym czasie zrzuciłem sporo kilogramów, i jednocześnie powiedzmy, mój telefon przebywał, a mogę wprost powiedzieć: przebywał w okolicy szpitala onkologicznego. No i pewnie sobie to YouTube tam, po, czy tam YouTube, Google, czy kto tam to tak łączył ze sobą, dodał 2 do 2. No facet szybko schudł, kręci się w okolicy szpitala onkologicznego, pewnie na raka zaraz zezgonuje, no to zaproponujmy mu trumnę, nie? I to są, i to są rzeczy... Które w żaden sposób nie są infamujące, tak? Bo moim zdaniem zrzucenie paru kilogramów to nie jest, nie jest kwestia, której należy się wstydzić. Ja na przykład jestem dumny z tego, że mnie staruchowi udało się zrzucić parę kilogramów. No dobra, parę dziesiąt. I co prawda nadal jestem strasznie gruby, monstrualny, ale już przynajmniej mogę legalnie zjeżdżać na zjeżdżalniach, bo i mój wiel ciągle wielki tyłek mieści się w, w pewne fotele, ławki i już jest dużo lepiej. Także ja się tego nie wstydzę, natomiast, no... no. Wolałbym, żeby takie rzeczy, dlaczego go schudłem, kiedy schudłem, dopóki tego nie powiem ludziom, żeby były moją prywatną sprawą, a już na pewno nie życzę sobie domysłów ze strony algorytmu, yy, czy ja czasem nie odchodzę z tego świata. Zwłaszcza, że w świecie bardziej zaawansowanym, gdyby algorytm uznał, że ja już zgonuję. I sprzedał moje dane. Sprzedał tą informację, że według niego ja zgonuję, to miałbym realne, bardzo poważne problemy, drodzy Państwo. Powiedz. Jeśli woźniak jest już blisko odejścia z tego świata, no to po co woźniakowi dawać awansy? Po co woźniaka wysyłać na szkolenia? Nie ma sensu. Ubezpieczenie zdrowotne dla woźniaka, no chyba żartujesz. I nagle przez takie cyberpomówienie o to, że odchodzisz z tego świata, rzeczywiście zaczynasz mieć problemy, bo masz problemy ze znalezieniem pracy, jesteś pomijany przy awansie, nie dostajesz tych, nie dostajesz tych, nie dostajesz, Boże, szkoleń itd., itd., itd. Rozumiesz, o co chodzi. Tak samo kwestie związane, nie wiem, z ciążą. No, drodzy Państwo, przecież to już jest coś, co jest powszechną wiedzą, że ludzie potrafią się dowiedzieć o tym, że są w ciąży. Teraz będę niepoprawny politycznie. Kobiety są w stanie się dowiedzieć o tym, że są w ciąży, bo algorytmowi na podstawie różnych ich zachowań wychodzi, że one pewnie są w ciąży. I zaczynają im wyskakiwać reklamy pieluszek i testów ciążowych. I wtedy dopiero kobieta sobie uświadamia: kurczę, rzeczywiście, może to, 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 to może jestem w ciąży i kupuje test z reklamy, która zaczęła jej się wyświetlać 2-3 dni zanim ona się uświadomiła, że powinna ten test zrobić. Tak działają algorytmy. I dopóki te algorytmy działają na zasadzie takiej, że <laughs> są wykorzystywane tylko do podsuwania nam reklam, to jest jeszcze ok. Gorzej, jak ta wiedza jest sprzedawana. I na przykład, tak jak już powiedziałem, problemy z pracą i tak dalej, bo taka pani, która zaszła w ciąże, to też jest cenna informacja. Na przykład wiele firm nie chce zatrudniać kobiet w ciąży, bo wiadomo, że kobieta w ciąży z dużą dozą prawdopodobieństwa pójdzie potem tuż przed porodem na urlop, a po porodzie też na wolne ze względu na to, że będzie się dzieckiem zajmować. I to jest problem dla firmy. W związku z tym w związku z tym firmy nie chcą zatrudniać pan w ciąży, ale firmy nie mogą spytać pani, czy są w ciąży, ponieważ prawo chroni kobiety w ciąży. W związku z tym informacja o tym, czy kobieta jest w ciąży, czy kobieta nie jest w ciąży, jest informacją, którą bardzo chętnie korporacje by kupiły. Po to, żeby się dowiedzieć. Od, dowiedzieć, kupić, kupiłyby chętnie pełne tak, pełne bioosoby. osoby. I czy ona choruje, czy ona nie choruje, czy, je, czy jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, jakie jest prawdopodobieństwo, że zajdzie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy czysto prywatne. A do tego jeszcze dochodzą kwestie inwigilacji polityków, i tak dalej. Także tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia.